Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński został przesłuchany jako świadek w sprawie zakłócania porządku publicznego przez 5 sympatyków KOD-u. Zdarzenie miało miejsce w Archiwum Państwowym 4 marca. Oskarżycielem w sprawie jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach. Obwinieni oraz świadkowie przesłuchani zostali w listopadzie podczas pierwszej rozprawy. W archiwum na wystawie pod tytułem Armia Skazańców, jak zeznali, pojawili się bądź jako niezależni obserwatorzy, bądź osoby zainteresowane bezpośrednio wystawą, bądź też jako osoby, które podejrzewały, że ekspozycja może być elementem kampanii wyborczej, ponieważ odbyła się tuż przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. Udział w nich brała obecna na wystawie Anna Anders. Wezwany na świadka współorganizator wystawy, wiceminister spraw wewnętrznych, przyznał, iż zwrócił się z prośbą do dyrektora Tadeusza Radziwonowicza, by ten zgodził się być gospodarzem wydarzenia, które zostało ostatecznie zakłócone. Grupa osób okrzykami, uniemożliwieniem przemówień, prowadzeniem chaosu na salę, do tego stopnia, że nie było możliwe prowadzenie dalszej części uroczystości. W gruncie rzeczy zaplanowana uroczystość otwarcia wystawy nie odbyła się w związku z tym tak, jak było to planowane. Nastąpił ogólny chaos na sali, miały miejsce okrzyki, nie dopuszczono do wystąpień, zakłócano te wystąpienia. Była to grupa osób, których ja nie znam. Przemawialiśmy na wstępie, pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i córka generała Andersa, pani Anna Maria Anders. I na pewno do końca tych wystąpień już nie doszło, bo właśnie te okrzyki, ogólny harmider na sali, bardzo głośne okrzyki, nie pamiętam ich treści, ale uniemożliwiły wystąpienia i wyraźnie było widać, że tej grupie osób chodzi o to, żeby do otwarcia tej wystawy uroczystego, jak było to zaplanowane i konieczne z uwagi na treść wystawy, na jej charakter, żeby nie doszło. Jaki był cel tego, trudno mi dowiedzieć. Jarosław Zieliński osobiście zaprosił na wystawę ówczesną kandydatkę do Senatu Annę Anders, która pośród licznych pełnionych przez siebie funkcji była też przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Kiedy jako pan, jako współorganizator podjął decyzję o zorganizowaniu takiej uroczystości w Suwałkach? No, kilka dni wcześniej, natomiast ta wystawa była przedmiotem rozmów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego że osoby, które ją przygotowywały, część przynajmniej tych osób, nie potrafię wskazać, które i ile, ale na pewno choćby komendant główny Straży Granicznej, część osób, która dzisiaj służy w Straży Granicznej, była zaangażowana przygotowanie tej wystawy. Ona zawiera zdjęcia, o ile wiem, wcześniej niepublikowane. Uznaliśmy wtedy, że warto ją pokazać ludziom, pokazać społeczeństwu. Wiceminister chciałby zdjęcia zobaczyła jak największa liczba ludzi i tym właśnie kierował się, jak zeznał, przy wyborze miejsca wystawy. Termin ekspozycji był według wiceministra przypadkowy i nie miał on związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu. Data była, można powiedzieć, był wynikiem tego, że o wartości tej wystawy dowiedzieliśmy się właśnie niewiele wcześniej, więc data dosyć przypadkowa, można powiedzieć. Można było być może to zorganizować nieco wcześniej czy nieco później, ale uznaliśmy, że skoro ta wystawa jest do przedstawienia, to skorzystaliśmy. Ja zaproponowałem, żeby to były Suwałki, ponieważ to jest moje miasto, z którego pochodzę. Nie było intencją organizatorów spotkania intencji związanej z kampanią wyborczą. Córka generała Andersa jest zawsze córką generała Andersa, niezależnie od tego, czy jest jakaś kampania, czy jej nie ma. Nie było elementów kampanii ani w zamyśle, ani w
wystąpieniach organizatorów. Według świadka osoby, które uważają, iż wystawa zawierała elementy polityczne, powinny wstąpić na drogę prawną do Państwowej Komisji Wyborczej bądź prokuratury. Z możliwości tej osoby te, jak zauważył Zieliński, nie skorzystały. Sąd przyjął 2 wnioski dowodowe i odroczył sprawę. Lider KOD-u liczy na wyrok uniewinniający, ponieważ w jego ocenie otwarcie wystawy przebiegło bez większych zakłóceń. Z tego co wiem, w oskarżeniu jest mowa o zerwaniu uroczystości czy o zakłóceniu. Tymczasem te uroczystości po tej krótkiej interwencji, kiedy padło pytanie i podniosło się trochę wrzasków, dalej się toczyły. Zostało zakończone to wydarzenie, były kolejne przemówienia. Przyznał, że KOD nie pojawił się na wernisażu przypadkowo. Ponieważ było takie wydarzenie, gdzie było podejrzenie, że może być wiecem wyborczym, przyszli zobaczyć, co się będzie działo. No i okazało się, że rzeczywiście ich obawy były słuszne. Jak twierdzi Kijowski, KOD broni interesów publicznych, a nie opozycyjnych partii politycznych. Mimo że w Warszawie podczas manifestacji pod parlamentem występowali między innymi ramię w ramię z Platformą Obywatelską. Obok nas pokazują się przedstawiciele wszystkich partii poza partią rządzącą. Co robił KOD, gdy w Polsce rządziła Platforma Obywatelska? Cieszyliśmy się, że system, ustrój demokratyczny działa, że można skierować sprawę do sądu, że jest Trybunał Konstytucyjny, który może rozpatrywać sprawę i że wyroki są szanowane. Mateusz Kijowski zaprzecza, jakoby obwinieni oraz członkowie KOD-u zorganizowali w suwalskim archiwum tak zwaną ustawkę medialną. Nie było żadnego scenariusza. Możliwe jest, że na następnym posiedzeniu Sądu Rejonowego w tej sprawie zaplanowanym na 19 stycznia ogłoszony zostanie wyrok.